zwycięstwa wielkiej wojny. Raport z 8 września o sytuacji w okolicach Iłży. Od godzin porannych Iłży broni 7 pułk piechoty Legionów pod dowództwem pułkownika Władysława Muzyki, który do walki wprowadził 2 bataliony wsparte innymi oddziałami. Do godziny 17 z dużymi stratami własnymi odparto już 3 ataki. Na przedmieściach Iłży, w Piłatce i Seredzicach walki toczyły inne oddziały ze składu 3 Dywizji Piechoty Legionów, dowodzonej przez pułkownika Mariana Turkowskiego. Oddziały z 12 Dywizji Piechoty generała Gustawa Paszkiewicza walczyły na wschód od Iłży w Kotlarce. Część oddziałów pod osłoną lasów odpoczywa, przygotowując się do nocnych przemarszy. Na miejscu nie ma jedynie 36 Dywizji Piechoty, dowodzonej przez podpułkownika Przemysława Nakonicznikowa, który walką przebija się w rejon ześrodkowania. Naszym celem pozostaje przedostanie się na drugą stronę Wisły, do czego kluczowe jest utrzymanie Iłży i opanowanie drogi na Lipsko. Zadanie to może być trudne, bowiem w okolice nadciągają kolejne jednostki niemieckie. Podpisano: dowódca południowego zgrupowania armii Prusy, generał Stanisław Skwarczyński. Sytuacja raportowana przez dowódcę południowego zgrupowania armii Prusy była zgodna z prawdą, ale przedstawiała jedynie położenie oddziałów Wojska Polskiego. Dowództwo naszego zgrupowania nie zdawało sobie sprawy, że Niemcy do jego zlikwidowania wydzielili 2 dywizje piechoty, 3 dywizje lekkie i 29 dywizję zmotoryzowaną. Zamknęły one polskie zgrupowanie w Kotle, a specjalnie wydzielony z 3 Dywizji Lekkiej oddział miał za zadanie osiągnąć Iłże i Skaryszew, a tym samym odciąć oddziałom Wojska Polskiego dostęp do Wisły. Sformowanie wydzielonego oddziału miało sugerować, że była to nieliczna grupa, co było mylne. W jej skład wchodziły bowiem 9 Pułk Kawalerii Zmotoryzowanej, 67 Batalion Czołgów, 1 Dywizjon 80 Pułku Artylerii Lekkiej i 1 Dywizjon 22 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Jeszcze trochę i zapadnie zmrok. A wtedy Niemcy okopią się na swoich stanowiskach. Ale zanim to zrobią, to podejmą jeszcze jedną próbę rozbicia naszego zgrupowania. Przecież ich oficerowie rozumieją dokładnie jak pan. Nie rozumiem, panie kapitanie. Aby przewidzieć posunięcia wroga, trzeba postawić się na jego miejscu. Niemiecka grupa uderzeniowa ma za zadanie opanować Iłże i odciąć nas od Wisły. Jak zapadnie zmrok, to ich szanse zmaleją o połowę. Dlatego jeszcze przed wieczorem podejmą ostateczną próbę zdobycia miasta. Do walki rzucą duże siły. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, czeka nas krwawy wieczór. Niestety tak. Mamy niewiele czasu na przygotowania. Proszę jak najszybciej wysłać gońców do wszystkich oddziałów z rozkazem o pogotowiu marszowym. A my? A my musimy wiedzieć, co się dzieje na pierwszej linii. Wołaj swoich łączników. Chłopcy, wiem, że jesteście zmęczeni, ale taka jest nasza służba. Pieska służba. Potrzebujemy oczu i uszu na pierwszej linii. A kogo mam tam posłać, jak nie żołnierzy, do których mam zaufanie? To niebezpieczne zadanie i dlatego nie wydaję wam rozkazu. Ale proszę, jak się nie zgodzicie, to zrozumiem. Zostaniecie na tyłach i odpoczniecie. No i co? Czemu nie chciałeś zostać? Przestań. To, że narzekam na pieską służbę, to nie znaczy, że jestem tchórzem. Masz rację. Przepraszam. Inni giną w walce, w pierwszej linii. A my mamy się dekować na tyłach? Ja swój honor mam. Rozumiem. Myślę tak jak ty. Ale proszę nie wydzieraj się, bo Niemcy usłyszą. A kapitan cwany jest. Mówi, zaufanie do was mam. Jak zgodziłeś się iść na rozpoznanie do Iłży, to wchodź po tej drabinie na szczyt wieży zamkowej. Pewnie, że się zgodziłem. To jest moja pieska służba. Ten znowu swoje.
Jeszcze przed godziną 18 niemiecka artyleria rozpoczęła ostrzał artyleryjski pozycji oddziałów 7 Pułku Piechoty Legionów zalegających na pozycjach obronnych pod Iłżą. Już sama siła ostrzału zapowiadała, że atak będzie silny. Zmęczeni wielogodzinną walką żołnierze z nadzieją oczekiwali zapewne zbawiennego zmroku, ale około godziny 18 od strony Piłatki ruszył szturm. Niemcy wprowadzili do ataku 3 szwadrony, które posuwając się do przodu systematycznie zdobywały metr po metrze. Kolejny z oddziałów wycofuje się. Ale to nie jest ucieczka, to planowe wycofanie. Tylko patrz, nasi żołnierze wycofują się tuż pod wieżę, na której siedzimy. Nie przesadzaj, to z góry tak widać. Przypatrz się, nasi zajmują stanowiska w oparciu o cmentarz. Mur ich zasłoni. Masz rację, ogień naszych jest coraz skuteczniejszy. Niemcy zatrzymali się. Schodzimy, resztę zobaczymy już na dole. I zaraz trzeba pędzić do kapitana z meldunkiem. Ostatecznie nie udało się Niemcom opanować Iłży. Zapadł zbawienny dla Wojska Polskiego zmrok. Szturmujące oddziały wycofały się i same przeszły do obrony, zajmując stanowiska na zachód i południe od Piłatki. W rejonie Michałowa ześrodkował się po całodziennym przemarszu cały 67. Batalion Pancerny. Dotychczas w walkach brała udział tylko jego jedna kompania. O tak poważnym wzmocnieniu sił niemieckich niestety nie wiedział nasz sztab. Zmrok ukrywał nie tylko przemieszczanie oddziałów polskich, ale i niemieckich. Do oddziałów 3. Dywizji Piechoty Legionów. W związku z wydanym w godzinach południowych rozkazem generała Skwarczyńskiego o kontynuowaniu marszu w kierunku Wisły i zamknięciem przez Niemców drogi Iłża-Lipsko, zarządzam przegrupowanie oddziałów. Wszystkie oddziały mają oderwać się od nieprzyjaciela i zająć stanowiska w ugrupowaniu marszowym. Podczas przegrupowania należy zachować wyjątkową ostrożność i ciszę. Ja sam stanę na czele grupy uderzeniowej złożonej z batalionów dowodzonych przez majorów Grabińskiego i Korsaka, wspartych przez 2 baterie 3. Pułku Artylerii Lekkiej i walką otworzę drogę przez Piłatkę do lasów małomierzyckich. Nakazuję też poinformować wszystkich oficerów o wyznaczonych miejscach postoju, aby w przypadku odcięcia lub rozproszenia znali rejon koncentracji. Podpisano, dowódca 3. Dywizji Piechoty Legionów, pułkownik Marian Turkowski. No i panie kapitanie, nasi wycofali się w okolice cmentarza. Całkiem niedaleko od naszego stanowiska, na wieży zamkowej. Ale tam zza murów to dali Niemcom takiego łupnia, że ci się zatrzymali. Poczekaliśmy jeszcze trochę, ale jak się okazało, że szkopy nie mają już ochoty do ataku, to my biegiem do pana kapitana. Jak to oczy i uszy. Zawsze muszą być blisko głowy. O, złote chłopaki. Wiedziałem, że wy wiążecie się na medal, choć z tym medalem to... No, wystarczy. Możecie sobie teraz na mnie ponarzekać, ale nie ma czasu na odpoczynek. Trzeba spakować sztabowe papiery. To, co zbędne, spalić w piecu. Panie kapitanie, zanim się tym zajmiemy, to mam jeszcze meldunek, który przed chwilą dostarczono. No to czytajcie, poruczniku, bo czasu mamy mało. Tak jest. Około godziny 20.30, schodząc z dotychczasowych stanowisk, 8. Pułk Piechoty Legionów, chcąc zamaskować swój manewr, wykonał atak na niemieckie pozycje, który miał odwrócić ich uwagę. Akcję rozpoczęto kilkuminutowym przygotowaniem artyleryjskim z granatników, moździerzy, dział i broni maszynowej, po której 5. Kompania 2. Batalionu pod dowództwem porucznika Stefana Mazurka zaatakowała niemieckie pozycje. Zaskoczeni Niemcy porzucili swoje stanowiska i w panice uciekli do Trębowca Dużego. Z dużym trudem oficerom udało się przerwać natarcie, gdyż żołnierze nie chcieli przerwać pościgu za uchodzącym przeciwnikiem. No i patrzcie, moi mili. Mimo zmęczenia morale naszych oddziałów jest duże. Mam nadzieję, że to dobra wróżba. A teraz do palenia zbędnych papierzysk. Jak pan pozwoli, panie kapitanie, to ja się tym zajmę. A chłopcy niech odpoczną. Ej, Kowalski, z was ten nauczyciel to nigdy nie wyjdzie. Dobrze, zgadzam się. Tylko nie mówcie mi potem, że to jest pieska służba. Zgodnie z wydanymi rozkazami, około godziny 20 pierwsze polskie oddziały rozpoczęły wymarsz ze swoich podstaw wyjściowych. Oddziały kierowały się na Iłżę, nad którą świeciła łuna ognia.
Droga do miasta coraz szybciej zapełniała się taborami i sprzętem mechanicznym, który powoli posuwał się w kierunku miasta, na które w dalszym ciągu spadały niemieckie pociski. Natarcie miało odbyć się wzdłuż szosy Iłża-Piłatka. Pułkownik Turkowski przebywał w czołówce, bowiem zdawał sobie sprawę, że od tego natarcia zależy los zgrupowania. Było to słuchowisko z cyklu Małe zwycięstwa Wielkiej Wojny. Reżyseria i współprodukcja Sebastian Przybyłowicz. Scenariusz i narracja historyczna Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Adrian Wajda, Krzysztof Grabowski oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła. Hubert Krawczyński, Szymon Bożencki, Patryk Krawczyński.